Ma być po polsku? Bo jak coś, to znam amerykański język. Szczęść Boże, witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie. Słowo, którym dzisiaj się modlę, to miecz. Brzmi brutalnie, kiedy Jezus mówi, że nie przyszedł przynieść pokoju, ale miecz. Miecz, który poróżni. I w pierwszym momencie to słowo mnie dość zaniepokoiło, natomiast bardzo szybko Duch Święty poprowadził mnie w kierunku odpowiedzi na pytanie, co jest tym mieczem. I mieczem jest Słowo Boże. Właśnie, Słowo Boże przychodzi nam z pomocą i tłumaczy nam inny fragment. O tym mówiliśmy już, że w modlitwie słowem często inne fragmenty tłumaczą ten, którym się modlimy. Miecz Słowa Bożego. Słowo Boże jest jak miecz obosieczny. I przypomina mi się tutaj święty Ludwik Maria Grignion de Montfort, który napisał piękny traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Marii Panny, gdzie mówił, że apostołowie ostatnich czasów będą charakteryzowali się tym, że w jednej ręce będą mieli miecz, którym będzie Słowo Boże, a w drugiej ręce tarczę, którym będzie nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny. I chyba to jest najlepsze wytłumaczenie tego dzisiejszego fragmentu i najlepsze odniesienie. Słowo, które jest jak miecz obosieczny, słowo, które jest jak ulewa, która nie powraca, aż nie wyda owoców, które Stwórca zamierzył. Co więcej, uciekaj oso. No, taka mistrzyni drugiego planu, nawet pierwszego przez chwilę. Co więcej, jest taki fragment, chyba modlimy się nim, to jest pierwszy rozdział listu świętego Jakuba i modlimy się tym fragmentem chyba w trzecim tygodniu, odmawiając nieszpory w sobotę w liturgii godzin. I pamiętam, jakim zdumieniem było kiedyś dla mnie, gdy czytając w języku angielskim ten fragment, modląc się z moimi współbraćmi w Rzymie, gdzie to słowo w języku polskim jest przetłumaczone: nie bądźcie słuchaczami oszukującymi samych siebie, ale wprowadzajcie słowo w czyn. To w języku angielskim ten fragment w brewiarzu jest przełożony tak: you must do what the word tells you. Czyli najmocniejszym rozkazem, tym musisz, nie masz odwrotu, musisz robić to, co słowo ci mówi. Czyli to nie jest już literackie, nie bądźcie słuchaczami oszukującymi samych siebie, ale wprowadzajcie słowo w czyn. Nie. Musisz robić to, co słowo ci mówi. Stąd to słowo czasami może poróżnić ojca z synem, matkę z córką, teściową z synową, bo to słowo jest tak ostre jak miecz. Dlatego może poróżnić. Dlatego może sprawić, że na chwilę zniknie sielanka, zniknie nie tyle pokój, co spokój, bo to słowo jest tak ostre jak miecz i musisz się opowiedzieć albo po jego stronie, albo przeciwko temu słowu. Dlatego, kochani, dzisiaj zachęceni przez świętego Ludwika Marię Grignion de Montforta, uchwyćmy ten miecz Słowa Bożego w jedną rękę, nasze nabożeństwo i miłość do Matki Bożej jako tarczę w drugą i idźmy z tym słowem przez świat, a na pewno wyda piękne owoce, jak to słyszeliśmy w przypowieści, choćby wczoraj, którą czytaliśmy w czasie Eucharystii. Niech nas zatem błogosławi i strzeże Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. I do zobaczenia jutro. Zostańcie z Bogiem.